Witajcie moi kochani widzowie, słuchajcie, jestem właśnie u swojego przyjaciela, który jest niestety bardzo niski. Oto jest pan Golem, który jest niski, ma takie mieszkanko, mieszka sobie elegancko, ładnie sami. Zobaczcie, tutaj stolik, można usiąść i sobie zjeść, ale my dzisiaj jeść nie przyszliśmy, tylko odwiedzić jego tunele. On ma wybudowane, znaczy nie wiem czy to są jego tunele, ale mi pokazywał, że można do nich wejść. Sami zobaczcie, mamy tunel niebieski, zielony, taki lawowy. I jeszcze najlepszy, chyba mi się ten wydaje, to jest właśnie diamentowy, a na końcu mamy dirtowy. Myślę, żeby do nich wszystkich wejść i zobaczyć, co tutaj jest. Ten z opowieści tego pana, no to jest tam bardzo ciekawy. Także widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, nie zapomnijcie tego na sam początek zrobić, a my wchodzimy do jakiegoś pierwszego tunelu, zobaczymy, gdzie my się pojawimy. Ale tak na sam początek to wam pokażę może, jak ten cały golem mały tutaj mieszka. Zobaczcie, możecie dać znać w komentarzu, czy wam się podoba. Ten golem czyta wiadomości, także napiszcie mu coś miłego, na pewno mu będzie lepiej, wiecie, on jest taki malutki niestety, no ale cóż, dobra, kiedyś tam urośnie. Słuchajcie, my idziemy do pierwszego tunelu, zanim tam dojdę, to jeszcze nie zapomnijcie zostawić subskrybera. Panie golem, zapraszam tutaj, a wy widzowie też zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dobijamy 300 tysięcy, także każdy subik się liczy, a ja sobie liczę, kto wcisnął, a kto nie, patrzę sobie, także wciskajcie, a my idziemy. Idziemy do jakiego tunelu pierwszego by tutaj wejść? Widzowie, do jakiego wy byście weszli? Do niebieskiego, zielonego, tego czerwonego, takiego lawowego? Może do diamentowego albo do dirtowego? Wiecie co? Ja bym chyba zaczął od tego najsłabszego, czyli dirtowego. Wtedy przeniósłbym się albo na zielony, albo niebieski. Wtedy zrobiłbym czerwonego, a na końcu diamentowego, bo tutaj chyba będzie najciekawiej. Także oglądajcie do samego końca, a ja wchodzę do tego dirtowego. Zobaczcie, tu się guzik naciska i powinno nas to przeteleportować. Także golemie wciskamy na 3, 2, 1 i pum! I chyba się udało, poczekajcie. Tak, rzeczywiście, weszliśmy do tunelu. Tutaj nacisnąłem i tu się pojawiłem od razu za ścianą. Nie musieliśmy tego rozbijać. Powiem wam, że bardzo fajnie. Jestem tutaj z moim przyjacielem. No i co my tutaj mamy w tym tunelu? Jakaś woda jest do ominięcia, także omijamy. Golemie, nie wejdź do tej wody, bo nie wiem, czy ta woda czasem nie bije. Okej, no idź dalej. Idź przodem. Albo ja pójdę może, dobra, bo się coś stanie. Czekaj, tu jest lawa, tu jeszcze bardziej trzeba uważać, ale no taka, wiecie, co wam powiem, taka niezbyt ta, ten parkour był taki słaby. Dobra, przechodzimy sobie dalej, otwieramy, ej, tutaj coś jest, golemie, pomagaj mi, tu są jacyś villagerowie źli, mamy dwóch złych villagerów, dobra, musimy ich rozwalić. Ja jeszcze z domku mogłem sobie całą zbrójkę wziąć i mieczyk, zapomniałem o tym, dobra, ale jak wrócę do drugiego tunelu, już na pewno wezmę sobie tą zbrójkę i mieczyk. Zobaczcie, ja tu z panem golemem nawalam ich, także dajemy rozwalić. Rozwalamy. Dawaj, golem, ty silny jesteś, powinieneś ich na strzała rozwalić, chociaż on jest mały, no ale dobra, no wolamy, a masz panie villagerze, a masz, jaki dziwny villager. Dobra, jeden padł, udało się i drugi golem rozwalił, ha, superancko panie golemie, no i super. Dobra, jesteśmy w tym tunelu, powiem wam, że nawet okna są, ale niestety nic nie widać, bo jestem zbyt niski. Lodóweczka też jest, ale jest pusta. Tutaj mamy stół konstrukcyjny, on mi się do niczego nie przyda. Co my tu jeszcze mamy? Tu wygląda mi to na mieszkanie noobka, tak szczerze mówiąc. On lubi takie małe telewizorki, on lubi ziemię. On by się tutaj nadawał, naprawdę. Tu nawet lampkę mamy, a czy ona ona się zaświeca. Zobaczcie, gaszę, zapalam. Dobra, latarka, jakby było ciemno, to super. Dobra, golem, idziemy zobaczyć dalej. O, jest drabinka, znalazłem przejście, zapraszam za mną. Idziemy do góry i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Hopsiup, ej, tu są znowu dwóch villagerów kolejnych. O nie, oni w czwórkę pilnowali tego całego domku. Dobra, ja ich nawalam, poradzę sobie z nimi, poradzę, ale wolałbym, żeby mi ten golem pomógł, także golemie, przychodź tutaj raz, dwa, musisz mi pomóc ich, rozwalić ich, także nawalamy, przynajmniej ja nawalam, a golem gdzieś został na dole, chyba się boi, a nie, przyszedł, zobaczcie, to jest jednak dobry kolega, przyszedł i się nawala, pomaga mi, no to super, dobra, niech on ich rozwali, a masz, musisz paść, dobra, udało się, ja jednego i golem jednego. Tutaj mamy dużo skrzyneczek, ej, sprawdźmy je sobie, zobaczmy do każdej jednej, czy mamy coś tutaj ciekawego. Tutaj niestety nie ma, tutaj nie ma, a po tej stronie coś jest, tutaj pusta, tutaj też pusto, no i tu też pusto. Ej, no nie, no, ten tunel jakiś słaby był, golem, gdzieś ty mnie przyprowadził. Idziemy do drugiego tunelu, o, tutaj jest dźwignia, słuchajcie, i pewnie jak ją klikniemy, to się pojawimy przed tunelami, także co, nie ma tutaj co zwiedzać, mamy jakiś piec, stół konstrukcyjny, jakąś
jakąś dynię. No w sumie to nic więcej. Jakiś telewizorek jeden większy i jakieś książki. Dobra, teleportujemy się, idziemy do drugiego tunelu sprawdzić, co tam jest. Także naciskamy 3, 2, 1 i pum! I tak jest, udało się. Dobra, tepło nas. Poczekajcie, gdzie jesteśmy? Koło domku. To teraz golem urósł. Zobaczcie. Ej, wyszliśmy normalnie z tunelu i golem stał się wyższy. Golemie, podoba ci się? Podoba ci się być wyższym? O, super, on też się cieszy. Dobra, wiecie co? Teraz ja idę szybko do domku. Ja wezmę zbrójkę i dla golema, i dla siebie, tak żebyśmy mieli lżej przechodzić przez te tunele. Także szybko bierzemy. Ja wezmę mu, bo on taki trochę wolny jest, to wezmę mu i wyrzucę najwyżej. Dobra, wszystko zabrałem ze skrzynki. Teraz idziemy do pana golema. No i w który przechodzimy? Może ominiemy, nie wiem, ten zielony ominiemy, albo ten niebieski. Może teraz do czerwonego. Ten czerwony wydaje się być spoko. Także golemie, trzymaj tutaj, trzymaj, wyrzucam ci żelazne wszystko. Tak, elegancko, ja mam to samo. Dobra, jeszcze łuk, strzały. Tutaj masz 8 jabłek. No i to będzie chyba wszystko. Resztę ja sobie ubieram, także ubieraj sobie, golemie. No i co, ja sobie to przyubiorę, to ubiorę, to sobie przestawię w to miejsce. No i możemy iść. Zjem sobie złote jabłko, słuchajcie. No i wchodzimy do tego czerwonego. Zobaczymy, co tutaj jest. Także naciskam, trzymaj się, golemie. 3, 2, 1. I gdzieś jesteśmy, zobaczcie, czekajcie. Ej, tak, przeniosło nas do tunelu. Jesteśmy w tunelu jakimś takim, no po prostu czerwonym, lawowym, czy jakkolwiek by to nazywać. Dobra, jest przy mnie golem, także idziemy dalej, przechodzimy sobie, zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Zobaczcie, tu nie ma żadnego parkouru, chodzę sobie po blokach lawowych. O, mogę wam się pokazać tak, z innej perspektywy. No to przechodzimy sobie dalej, no i zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakaś zbrójka z TNT jest. Dobra, to wiecie co, ja może sobie ją ubiorę, tą sobie ściągnę i zobaczymy, jak ja w tej zbrójce będę wyglądał. O, ubrałem się i mam absorpcję na minutę. Łopanie, łopanie, teraz można iść dalej. Dobra, mam tutaj jeszcze... O, ej, tutaj mamy mieczyk emeraldowy. Poczekajcie, 8 obrażeń. O, dużo lepszy niż ten mój. Dobra, ja go biorę. No i musimy chyba iść... A, postrzelać w te potwory. Ej, dobrze, że mam łuki strzały, bo tak byśmy sobie nie poradzili. Byśmy musieli czekać, aż one podejdą. Zobaczcie, jakie ptaki my załatwiamy. A masz ptaszysko. Dobra, rozwalimy. A masz. Tak, jeszcze jeden tutaj i daliśmy radę. Okej, no to przechodzimy dalej. Ej, golemie, nie pal się. Idziemy sobie dalej. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Rozwalmy ten ogień. No i mamy skrzyneczkę. A tutaj są spluwy. Ej, mamy spluwy normalnie. Dobra, zabieram je. No i co? I guzik. Ej, to już jest koniec. Jaki mały ten tunel. No dobra, nie był taki fajny. Jednak źle wybrałem. Dobra, klikamy. 3, 2, 1. Naciskamy i czy my się gdzieś pojawiliśmy? Poczekajcie. Tak, jesteśmy z powrotem koło domku i golem jest, ale jakiś jeszcze wyższy on jest. Co jest grane? My tutaj przeszliśmy dopiero, poczekajcie, to jest drugi tunel, tak? A golem już jest wyższy niż ja. Zobaczcie, o pół głowy. Ej, golemie, jak się czujesz? Dobrze, wszystko w porządku? O, no to super, dobra, kiwa, że tak. Wiecie co? Ja sobie odłożę te bronie, jedną sobie zostawię w razie W. No i idziemy teraz do zielonego. Ten czerwony jakiś nie był spektakularny. Miejmy nadzieję, że ten zielony będzie lepszy. Później pójdziemy do tego niebieskiego i na sam koniec sobie zostawimy ten diamentowy. Także podchodzimy i klikamy na ten zielony. 3, 2, 1, hopciup. I rzeczywiście coś się stało. Poczekajcie, wrócę do normy. O, jestem. Dobra, jest przy mnie golem i jesteśmy w tunelu zielonym. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś parkury do skakania i tam na końcu widzę jakieś postacie. Dobra, będzie ciekawie, także chodźmy. Tutaj chyba mamy jakieś przejście, czy o co tu chodzi? A, spajki trzeba przeskoczyć. Au. Dobra. Jestem, żyję, nic mi nie jest. Zaraz padnę. Uważaj, golemie. Dobra, jeszcze tutaj muszę przejść. Hop, siup. Dobra, dałem radę. Uff, nie padnij, Sebek. Złote jabłko. Wcinaj. Dobra, wszystko się regeneruje. Elegancko, ja mam broń. I mamy tutaj zieloną substancję, do której nie możemy wpaść. Także uważajmy, przeskakujmy to. Hop, siup. I tutaj mamy teraz jakieś spajki. Dobra, je też przeskakujemy. Nie wchodzimy na nie, bo one bardzo, ale to bardzo mocno biją. Teraz kolejny parkour. Golem idzie za mną. Okej. Ej, jeszcze wpadłem tu w coś. Golemie, pomóż mi. Rozwal mi to, bo inaczej padnę. Padnę inaczej. Tak. O, dobra, udało się. Golem mi pomógł. Dzięki, golemie, jesteś super. Widzicie? To jest prawdziwy przyjaciel. Dobra, teraz przeskakuję tutaj. No i muszę doskoczyć na sam koniec. Hopciup, dałem radę. Tak jest. To teraz muszę porozwalić te postacie. Zobaczcie, kto tutaj w ogóle jest. Jakieś drzewo zielone. A masz. Ej, na hita go rozwaliłem. Dobra, to teraz tego z łuka rozwalę go. A masz.
a masz, padniesz, dobra, ej, udało się, idziemy sobie dalej, przechodzimy. I tutaj mamy kolejne jakieś drzewa, to są brzozowe drzewa, normalnie jeszcze się palą na dodatek, nie wiem co z nimi jest, ale rozwalę je. A macie, dobra, już po jednym hicie, golemie, nic nie musiałeś robić, zrobiłem wszystko za ciebie, no i fajnie. Dobra, idziemy na sam koniec, no i co, już jest koniec. Ej, powiem wam, że ten tunel był całkiem, podobał mi się. Dobra, no to wychodzimy z niego, 3, 2, 1, klikam i dobra, pojawiliśmy się gdzieś, a teraz przed tunelami. Dobra, no to podchodzimy szybciutko do niebieskiego, żeby czasu nie tracić i teleportujemy się do tunelu niebieskiego. 3, 2, 1, naciskam! Powietrze, gdzie my się pojawiliśmy? Szybko, golem, powietrze! Jesteśmy we wodzie, zaczyna nas bić! O nie, nie możemy paść, musimy znaleźć stąd wyjście. Ej, chyba coś mam, golemie, w tą stronę, dobra, dałem radę! Dawaj do mnie, zapraszam, zobaczcie, w jakim my zbiorniku pływaliśmy, co jest grane. Dobra, no to ja idę dalej, golem tutaj jest za mną, teraz tutaj idziemy, przechodzimy, jesteśmy w jakimś tunelu wodnym. Ej, zapowiada się ciekawie, jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało. Przechodzimy sobie, no i jest, poczekajcie, ej, jakiś potwór jest, dobra, dobrze, że mam broń i nic mi się nie powinno stać. Mamy tu jeszcze zbrójkę diamentową, znaczy nie diamentową, a taką niebieską TNT. Dobra, rozwalę te postacie, a masz, rozwalamy z broni elegancko. To teraz sobie wezmę zbrójkę, odłożę sobie tą, a ubiorę sobie tą niebieską. Powinien fajnie wyglądać, zaraz zobaczymy. Tu jeszcze mamy mieczyk niebieski, okej, to sobie go wezmę, zamiast tego zielonego, poczekajcie, 7, a ten 8 obrażeń. Dobra, to jednak tego niebieskiego odkładam, chociaż frozen to jest, dobra, to zamiast tego, po prostu zamiast tego, jesteśmy teraz tak ubrani, a ten golem to mi się nie mieści tutaj, zobaczcie, głowa mu normalnie w suficie zalega. No ale dobra, przechodzimy sobie dalej i tutaj co my mamy? Ej, mnóstwo postaci tu już widzę, mnóstwo postaci, łota jojta, żeby one do nas nie doskoczyły. Mamy jakiegoś parkura, także przeskakujmy go sobie, hop siup, ja sobie przechodzę tutaj elegancko. Pode mną jest paręnaście albo kilkadziesiąt postaci, może do nich postrzelam, poczekajcie, mam broń, to ją wykorzystam. A macie, one nie padają tak szybko, no ale dobra, rozwalam, a macie, padajcie, jest ich coraz mniej, haha, rozwalę ich z broni, tak jest, rozwalamy, jeszcze tutaj, broń mi się skończyła prawie, ej, mój golem, nie, golemie, już ci pomagam, żyj, już ci pomagam, tak, rozwalę ich, dobra, tu jeszcze trzech zostało i pomogliśmy golemowi, golem żyje, golemowi nic nie jest, jest, udało się, golemie, tu masz drabinki, także drabinkami idź śmiało. Ja rozwaliłem te postacie, dobrze je rozwaliłem i przechodzę dalej. Tu mamy kolejne dwie postacie. A macie. Dobra, tego jeszcze musimy rozwalić. No i elegancko. Idziemy sobie do samego końca. Tutaj też mamy jakąś postać, jakiegoś grzyba, ale już go rozwaliłem. I tutaj mamy pełno skrzynek jakichś, ale te skrzynki są chyba wszystkie puste. Aczkolwiek nie, woda gazowana. Mamy wodę gazowaną, tak jest. Dostaniemy wodę gazowaną. Dobra, weźmiemy sobie. A, w sumie to widać w tych skrzynkach, gdzie jest co zapakowane, bo one są przezroczyste i są tutaj tylko niestety wody, ale tych wody mi się nie chce pić. Dobra, wychodzimy z tego tunelu, mamy guziczek, także klikamy go, 3, 2, 1, hop, siup i się pojawiliśmy od razu. Dobra, a szybko to działa, wszystko ładnie, pięknie, to mi się podoba. No to co, teraz golemie, wow, golem jak urósł, ej, co jest grane, jaki golem wielki, pamiętacie go, jaki był mały, a teraz aż tak urósł, zobaczcie, jak ja stanę koło niego, jestem naprawdę malutki do niego. Dobra, on był mały na początku, a teraz ja jestem mały. No to idziemy teraz do diamentowego i zobaczymy, co będzie w ostatnim tunelu. Jestem bardzo ciekawy, także klikamy na 3, 2, 1, klikam! No i się pojawiliśmy chyba gdzieś, bo mi się w głowie zakręciło. Zawsze jak po teleportacji mi się głowie kręci. Jest tu ze mną golem, on się niestety nie mieści, chociaż mamy 3 czy 4 bloki do góry. Dobra, mamy też parkura, musimy go ominąć, ale jak pójdziesz środkiem, to się nic nie stanie, dawaj golemie za mną. Idziemy tutaj, no i co? Mamy pierwsze pomieszczenie, mamy jakieś kwiatki, coś tutaj, jakaś umywaleczka i co my tu jeszcze mamy? O, jest skrzyneczka, ale niestety jest pusta. Dobra, no to idziemy do góry, przechodzimy sobie, wchodzimy po drabince. Co my tutaj mamy? Poczekajcie, co nas tu czeka? Są drzwi, ale wyjściowe, dobra, nie wychodzimy, my chcemy tu zostać. Idziemy dalej, wow, jak wysoko możemy wejść. Ten tunel jest normalnie w pionie. Dobra, zaczyna mi się to wszystko podobać. Tu jest kolejne pomieszczenie, ale niestety tutaj nic nie ma. Dziwna sprawa, dziwna sytuacja. Idziemy na górę, dawaj golemie do mnie, dawaj za mną tutaj. O, i mamy siłownię, zobaczcie, możemy tu pobiegać nawet. Na wyświetlaczu coś tam się wyświetla, nie wiem co to są za cyferki, ale coś się wyświetla i normalnie można po niej biegać. Dobra, ale ja nie przyszedłem tu trenować, jest
jest przy mnie golem. Okej, okay, no to wychodzimy. Ej, jest tutaj coś na samą górę. Dobra, idziemy na górę, otwórzmy tu i zobaczmy, co tutaj jest. Ej, jestem wysoko i coś mi to przypomina. Czyżby tamtą stronę była moja wioska, tam szkoła? Ej, co jest grane, gdzie ja jestem? Na czym ja tu stoję, jaki wysoko? Wysoko, jak ten golem urósł! Co jest grane? Ej, przyjacielu, przyjacielu, co jest z tobą grane? Jaki on wielki się zrobił, zobaczcie, jego noga jest wyższa niż ja, a ten golem jest naprawdę wielki. Ale on zawsze chciał być duży, więc mam nadzieję, że mu się podoba. Stasiu, wszystko w porządku, cieszysz się? Kiwa, że tak, ale już mi zanika, bo jest naprawdę wysoki, wielki. Także co, my tutaj jakoś spróbujemy zejść. O, tutaj jeszcze mamy jakiegoś, poczekajcie, zombiaka wybudowanego z TNT. Co jest grane, gdzie ja tu jestem? A tu z tej strony, o, jeszcze dźwignia jest. Poczekajcie, zaraz ją klikniemy. I tu jest głowa jakby golema, nie wiem. Bardzo dziwny tunel, no ale dobra. My stąd wychodzimy, wiecie co? Naciskamy tą dźwignię i tepamy się z powrotem. Na 3, 2, 1, naciskam. I dobra, o, elegancko, pojawiliśmy się. Zobaczcie, jestem razem z golemem. Golem tutaj jest, stoi koło mnie. Jest naprawdę wielki, my wszystkie tunele przeszliśmy, mam nadzieję, że wam się podobało, widzowie, czyli co, to by było na tyle. I wiecie co, jeszcze was zaproszę na mojego Instagrama, jak i na mojego YouTube'a, znaczy na mój drugi kanał na YouTubie, Sebek X się nazywa. Także wszystkie linki macie w opisie, zresztą możecie sobie wbić, zobaczyć, co tam dodaję. A ten odcinek już się kończy, także co, ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!